Siema, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy film będzie nieco inny niż te, co są zazwyczaj, ponieważ w dzisiejszym filmie będziemy odgadywać sobie emoji. Pewnie się zastanawiacie, halo Marcin, o co tu w zasadzie chodzi? Otóż w dzisiejszym filmie, na podstawie filmiku, macie go w opisie oczywiście, bo znalazłem go surfując po internecie, go po prostu znalazłem, dlatego stwierdziłem, że w sumie hej, czemu by nie spróbować? Więc zostańcie też do końca tego materiału, ponieważ na końcu ogłoszę taki szybki konkursik dotyczący też emoji, dlatego oglądajcie do końca, a ja wam już tłumaczę, o co chodzi. Patrzcie, mamy tutaj filmik, w którym mamy dwa emoji, jest tu słuchajcie Dzidzia i jest tu słuchajcie Minka, która płacze. I mamy na przykład 12 czy tam 15 sekund na odpowiedzenie, co te dwie minki będą oznaczać. Tak szczerze mówiąc, to teraz tak się zastanawiam, że to będzie mega trudne. No ale zobaczymy. Możecie wy się pochwalić w komentarzu, jaki wasz jest wynik, bo ja się dowiem dopiero po odcinku. Więc co, może ja sobie jeszcze przewinę. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Naprawdę będzie mnie to satysfakcjonować, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, bo jest już nas ponad 700 tysięcy. Fajnie było, ale dobra, nie przedłużam. Włączam, uwaga. Odgadnij, co oznacza emoji. Dobra, mamy słuchajcie Dzidzię i mamy słuchajcie Minkę, która płacze. Osobiście, jakbym miał tak myśl, wydaje mi się, że to będzie Beksa albo coś w tym stylu, w sensie. Uwaga, uwaga i Beksa, tak, dobra, przyznam wam się, te pierwsze znam z tego powodu, że obczajałem ten filmik wcześniej, ale reszty nie znam, tylko pierwsze znam, więc to się nie liczy. Dobra, okej, mamy tutaj, słuchajcie, czekajcie, ściszę dźwięki. Mamy tutaj, słuchajcie, chłopca i dzwonek. Nie mam pojęcia, co to może znaczyć, czekajcie, ej, już, my już czasu nie mamy, co? Oh shit, co to znaczyło? Halo? Ministrant. Z jakiej co? O co chodzi? Dobra, okulary przeciwsłoneczne. Tak mi się wydaje. Jak myślicie? Myślicie, że to będą okulary przeciwsłoneczne? Zaraz się okaże. Ej, nie, wydaje mi się, że okulary, bo jest słońce, są okulary, okulary przeciwsłoneczne. I okulary przeciwsłoneczne! Tak, zgadłem. Okej, dobra, przejdźmy do kolejnego. Tutaj pyk i teraz mamy krowę i dzwonek. O Jezu. Krowa i dzwonek. Co to może znaczyć? Krowa i dzwonek. Krowa i dzwonek. Ej, co to może znaczyć? Krowa i dzwonek. Shit. Krowa dzwoniąca. Dzwoniąca krowa. Dobrze. Dzwonek. Ej, ale jaki to miało teraz sens? Bo ja za bardzo nie wiem. Okej, mamy konia i mamy buty. Tuptanie. Galop. Albo szybki bieg, coś w tym stylu. Czekajcie, albo stepowanie. O, może to jest stepowanie. Coś tego pokroju. Zobaczymy, czy dobrze odpowiedziałem. I podkowa. The fuck? Jakie mam to? Cytrynowe ciasto, okej, okay, to jestem pewny. Cytrynowe ciasto. No, podkowa, ej, ale serio, ty, wam się tak wydaje. Ale to w ogóle nie jest łatwe, naprawdę. Cytrynowe ciasto, taka jest moja odpowiedź na te emoji. Mam nadzieję, że nie słychać tych wszystkich dźwięków w tle, które to... Cytrynowe ciasto, tak! Ciasto cytrynowe znaczy, nie? Jest! Dobra, mamy parasolkę i mamy buty. Wydaje mi się, że to będą gumowce, w sensie gumiaki, albo buty przeciwdeszczowe, albo parasol... Nie no, buty przeciwdeszczowe, albo kalosze. Uwaga! I... Proszę państwa, kalosze, tak, zgadłem, okej, buty przeciwdeszczowe, no to w zasadzie jest, to są kalosze, no dobra, nieważne, okej. Zobaczmy kolejne, mamy cukierek i jabłko, dobra, to może być, słuchajcie, cukierek o smaku jabłka, albo jabłko o smaku cukierka. Ewentualnie może też być... Kurde, ty, no nie wiem, dobra, ja strzelam, że to jest cukierek o smaku jabłka. Cukierek jabłkowy, tak, zgadłem. Ej, zarąbiste to jest, serio, spróbujcie sobie. Tych filmików jest więcej w necie generalnie. O kurde, gwiazdka i rybka. Gwiazdka i rybka, co może oznaczać gwiazdka i rybka, kurde. Nie mam pojęcia. Gwiazdka i rybka, gwiazdka i rybka. Gwiezdna ryba. Aj, no nie wiem, ej, kompletnie. To tak już
rozgwiazda. Co w ogóle? Oh fuck, ej, nigdy bym nie przypuszczał, że to będzie miód i pszczoła. Okej, dobra, no to to będzie miodek chyba, nie? W sensie miodek, ul albo nie wiem, słodycze, słodkości. Kurde, ciężko powiedzieć. Dobra, coś ustrzeliłem. Uwaga i co? Pszczoła miodna? Ej, o co chodzi? O co chodzi? Samochód i woda, dobra, wydaje mi się, że to może być deszcz, jazda po wodzie, wodospad, rzeka, nie, no nie wiem, serio. Uwaga, i myjnia samochodowa, no przecież, czemu ja na to nie wpadłem? Mogłem na to wpaść, ej, serio. Dobra, teraz mamy jabłko i telefon, iPhone, to na pewno jest iPhone. To jest pierdzielony iPhone, jestem tego pewien. W stu procentach tysięcznych jestem pewien, że to będzie iPhone. Zobaczycie, patrzcie teraz tutaj. I jest i pchone, tak, wiedziałem, to było pewne, w 100% byłem pewien tej odpowiedzi. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy zakaz i mamy, słuchajcie, pudło. Na pudle mamy, słuchajcie, jakieś tam znaczki, że niby tam jest chyba jakieś szkło czy coś takiego. Zakaz pudeł, zakaz handlu. O, zakaz handlu to może być. Zakaz pudeł, no dobra, okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Co? Ej, dlaczego ja na to nie wpadłem? Ej, kurde. Ej, jest mi aż głupio, nie? Dzwonek do domu. To będzie dzwonek do domu, dzwonić do domu, albo alarm, albo jeszcze może, co tutaj może być? Tutaj może jeszcze być, no dzwonek do domu najbardziej mi tu pasuje, albo alarm, coś w tym stylu. Coś w tym stylu tutaj będzie. I, uwaga, dzwonek do drzwi, no dzwonek do domu, no to samo, o to mi chodziło generalnie, o to mi chodziło. Zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. Mamy, słuchajcie, rodzinę i mamy, słuchajcie, aparat. Wydaje mi się, że to będzie selfie, albo robienie zdjęcia, albo selfie, albo... No nie, no to będzie albo selfie, albo robienie zdjęcia, no bo tak to wygląda, jakby se selfiaczka zrobili, nie? Uwaga, i miałem zdjęcie rodzinne, nie miałem racji. Ale czy no można by było to podpisać pod selfie, nie? Książka, jakiś chłopiec i jakaś książka. Dobra, okej, okay, nie wiem. Książką na ryj, nie, no nie wiem, nie mam pojęcia, ty. Co tutaj może być? To może być... Już zauważyłem, że tutaj są bardzo różne, słuchajcie, skojarzenia i tak... Uwaga, co tutaj było? Facebook, no właśnie. Nie chciałem mówić, że no... Myślałem, że to będzie wszystko po polsku, a Xbox i Facebook, tego się nie spodziewałem. Tego kompletnie, słuchajcie, te skojarzenia mi jakoś nie grają. Tak samo jak mamy teraz parasol i mamy wstążeczkę. W sensie wstążka albo muszka to jest, nie, to jest chyba wstążka jakaś. Nie mam pojęcia, co to może być, nie wiem, muszka przy... Nie, no nie, nie wiem, ej, autentycznie. Tęcza. Tęcza, co? Parasol i co w ogóle? Ej, to jest trochę coraz dziwniejsze, okej. Mamy, słuchajcie, płomień ognia i mamy budzik. Wydaje mi się, że to będzie alarm przeciwpożarowy. Alarm przeciwpożarowy, to brzmi tak w miarę nawet, nie? Alarm przeciwpożarowy, zobaczmy, czy to będzie się zgadzać. Czy to będzie się zgadzać? Alarm przeciwpożarowy, wow, zgadłem. O dziwo, mi się udało. Dobra, mamy krople wody i mamy pistolet. Wydaje mi się, że to będzie pistolet na wodę. No to jest takie proste, proste skojarzenia akurat to są. Tak mi się wydaje, albo woda na pistolet, albo pistolet na wodę. Czekamy jeszcze 2 sekundy i zaraz otrzymamy odpowiedź. I okaże się, czy miałem rację. I uwaga, pistolet na wodę, miałem rację. Nie, to już jest takie trochę łatwiejsze, nie? Zobaczmy, jakie będzie kolejne. Mamy krowę i mamy, słuchajcie, typeczka w czapeczce. Wydaje mi się, że to będzie... Kurde, nie wiem, jakaś farma, jakaś, kurde, gospodarstwo, coś w tym stylu, stajnia. I uwaga, zobaczmy, co to będzie, pewnie coś całkiem... Konwboj, ale czemu tutaj jest w ogóle krowa, chyba że to jest... To było dziwne, to było trochę dziwne, ale to by było, słuchajcie, na tyle z emoji. Tak jak mówiłem, że jeżeli zostaniecie do końca tego filmu, to będziecie mieli okazję wziąć udział w konkursie. Otóż, pewnie się zastanawiacie, co jest do wygrania. Czekajcie, muszę po to iść. Bardzo dawno temu kupiłem generalnie bardzo dużo figurek minecraftowych, przeróżnych minecraftowych figurek. No i w zasadzie to one u mnie w szafie leżą, nie mam nic
z nimi nic nie robię, dlatego postanowiłem, że mógłbym wam, słuchajcie, parę rozdać. Nie chcę wszystkich, bo będzie więcej po prostu konkursów, więc powiedzmy sobie, że no ile tych, no mam tutaj nawet taki portal, patrzcie, jest taki portal, jest, słuchajcie, taki Steve z tego, z zbroją diamentową, jest ocelot, jest jakiś tutaj inny Steve, dużo tego generalnie jest, więc akcja jest taka, żebyście odgadli te emoji, które wam się właśnie tutaj wyświetlają i żebyście napisali w komentarzu do tego, ma być tak, o, jeden to będzie odpowiedź do tego emoji, później dwa będzie odpowiedź do drugiego emoji i na końcu wysyłacie, piszecie swój mail. I osoba, która pierwsza to napisze, do niej napisze na maila po to, żeby podała mi adres i żebym mógł jej wysłać figurkę. Myślę, że to jest spoko, odgadujcie te emoji, życzę wam powodzenia. No i co, to by było na tyle, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli jesteście nowi, pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał. Konkurs taki minecraftowy, film trochę nie minecraftowy, no ale wiecie, no... Myślę, że spoko, zawsze można wygrać figurkę. Jak nie dla was, to dla kogoś innego. Zawsze możecie ją komuś oddać. Więc ja byłem Marcin, MWK. Trzymajcie się, na razie, yo!